Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Duchu Święty, zapraszamy Cię do tego czasu rekolekcyjnego naszej parafii i naszych serc. Przyjdź i natchnij nas do tego, abyśmy ten czas dobrze przeżyli, byśmy potrafili skupić się na tym, co Boże, a nie na tym tylko, co ludzkie. Przyjdź, Duchu Święty, i zabierz również wszelkie przeszkody, które mogą nam przeszkadzać w tym, abyśmy zbliżyli się do Jezusa, abyśmy jeszcze głębiej poznali ten dar, jaki nam zostawił w Eucharystii. Przyjdź, Duchu Święty. Witam Was, moi drodzy, w pierwszym dniu rekolekcji adwentowych. Jak pamiętacie, w czasie Wielkiego Postu wygłosiłem do Was rekolekcję o Eucharystii i widać, Pan Bóg tak ten czas zaplanował, że chce, byśmy kontynuowali temat Mszy Świętej i żebyśmy jeszcze głębiej wniknęli w tajemnicę Eucharystii. I dzisiaj i w następne kolejne dni będę chciał do Was powiedzieć katechezy dotyczące Mszy Świętej, dotyczące szczególnie tego momentu, jakim jest Komunia Święta. I na tych rekolekcjach będę chciał się skupić tylko i wyłącznie na Komunii, na naszym zjednoczeniu z Panem Jezusem, na tej najgłębszej tajemnicy wniknięcia w ciało człowieka. Rozpocznijmy od fragmentu Ewangelii według świętego Mateusza z rozdziału 26. A gdy oni jedli, Jezus wziął chleb i odmówiwszy błogosławieństwo, połamał i dawał uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje. Następnie wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im, mówiąc: pijcie z niego wszyscy, bo to jest moja krew przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. Lecz powiadam wam, odtąd nie będę już pił napoju z tego owocu winnego krzewu, aż do owego dnia, kiedy pić go będę z wami nowy w królestwie Ojca mojego. Fragment ustanowienia Najświętszej Ofiary, ustanowienia Eucharystii, fragment, który mówi nam o tej przemianie, jaka dokonała się chleba w ciało Pana Jezusa i wina w Jego przenajświętszą krew. I spróbujemy na samym początku zastanowić się nad tym, w jakich momentach, w jakim miejscu jest obecny Pan Jezus w czasie Mszy Świętej. Bo Kościół uczy nas w ogólnym wprowadzeniu do mszału rzymskiego, że Pan Jezus jest rzeczywiście obecny w czterech wymiarach w czasie Mszy Świętej. Po pierwsze, jest obecny w zgromadzeniu zebranych w Jego imię, aby sprawować Eucharystię. Czyli jest zgromadzony, czy zebrany, czy jest obecny w Bożym ludzie. Dał nam to zapewnienie: gdzie dwaj albo trzej są zgromadzeni w imię moje, tam jestem pośród nich. Drugie miejsce obecności Pana Jezusa w czasie Mszy Świętej jest to osoba szafarza, tego, który sprawuje Mszę Świętą, w obecności księdza, kapłana. I mówi się, i tak rzeczywiście jest, że Pan Jezus w czasie mszy jest obecny in persona Christi, czyli w osobie kapłana jest obecny Chrystus. Chrystus jako głowa Kościoła. Dalej, Pan Jezus jest obecny w swoim Słowie, bo gdy czytamy Pismo Święte, gdy przed chwilą przeczytałem wam fragment Ewangelii według świętego Mateusza, to tam były słowa, które powiedział 2000 lat temu Pan Jezus. To nie były słowa wymyślane przez człowieka, to były słowa, które Pan Jezus powiedział, aby zostać z nami już na zawsze. Aż wreszcie
Pan Jezus jest obecny w sposób substancjalny i w sposób trwały pod postaciami eucharystycznymi, czyli pod postacią chleba i pod postacią wina. I chciałbym, żebyśmy w tej dzisiejszej pierwszej katechezie wrócili na chwilę naszymi myślami do pierwszych cudów eucharystycznych, czy w ogóle do cudów eucharystycznych, które miały miejsce na świecie. Ja już trochę w czasie naszego pierwszego spotkania rekolekcyjnego, w czasie Wielkiego Postu, powiedziałem wam o tych cudach, nie o wszystkich, bo tych cudów było około 100. Nie wszystkie dzisiaj są uznane przez Kościół jako może nie do końca prawdziwe bądź nieprawdziwe, ale niektóre z nich są pewne wątpliwości co do autentyczności tego wydarzenia. Ale tych cudów mówi się, że było około 100. Pierwszy taki cud w VIII wieku miał miejsce we włoskiej miejscowości Lanciano i to był pierwszy udokumentowany cud eucharystyczny. Pewien zakonnik wątpiący w obecność Jezusa w Eucharystii, wypowiedziawszy słowa przeistoczenia na korporale, zobaczył kawałek ludzkiego ciała, a w kielichu zobaczył krew. I słuchajcie, jakie to musiało wywołać w tym kapłanie piorunujące wrażenie. Odwrócił się twarzą zalaną łzami i wykrzyknął do tych zgromadzonych ludzi w czasie tej Eucharystii: o szczęśliwi przyjaciele, którym nasz błogosławiony Pan ujawnił się w tym Najświętszym Sakramencie. Podejdźcie, bracia, i spójrzcie na naszego Boga, który przybył do nas. Oto ciało i krew naszego ukochanego Chrystusa. Krew w kielichu zakrzepła w 5 nierównych bryłek, z których każda waży tyle samo, co pozostałe. Ciało natomiast pozostało niezmienione. I po tych wnikliwych badaniach naukowych w latach 70. XX wieku okazało się, że kawałek ciała jest częścią ludzkiego serca, że krew posiada rzadko spotykaną w Europie grupę AB, bardzo popularną zaś w rejonie dzisiejszej Palestyny i co więcej, ta sama grupa krwi jest obecna również na całunie turyńskim. I o tym wspominałem w czasie pierwszych rekolekcji. 1997 rok miał miejsce cud eucharystyczny w Buenos Aires. Fragment serca, który badano, cierpiał od uderzenia jakiegoś przedmiotu w okolicy serca. Może to biczowanie. Kolejny cud w Szwajcarii. Podczas dwóch mszy z hostii skapało kilka kropel krwi na korporał. Po badaniach okazało się, że to krew człowieka przeżywającego swoją śmierć, przeżywającego agonię. Cuda z Polski, z Legnicy, z Sokółki. To legnickie, uznane za prawdziwe, autentyczne i Rzym nakazał wręcz wystawienie korporału i ciała Pana Jezusa do publicznej adoracji. W Sokółce mogą być jakieś wątpliwości, ale również jest podane do kultu publicznego. Nie bez przyczyny Eucharystię nazywamy Przenajświętszym Sakramentem. Jest to bowiem obecność Boga, człowieka z ciałem, duszą i swoją boskością. Ten sam, co w niebie z tą samą chwałą, choć nie widzimy tego dziś i teraz oczyma ciała. Tu jest substancjalnie obecny, a w innych sakramentach jest obecny przez swoje działanie, przez moc, przez łaskę, w spowiedzi przez rozgrzeszenie, w chrzcie przez włączenie do wspólnoty ludu Bożego, w bierzmowaniu przez umocnienie wiary. Każda najmniejsza cząstka to cały Jezus. Gdyby hostię podzielić na 1000 tysięcy cząstek, to i tak w każdej z tych cząstek będzie obecny Chrystus.
tak mówiła Katarzyna ze Sieny. W każdej najmniejszej partykule, najmniejszej cząstce jest obecny cały Pan Jezus. I gdyby nawet kapłan podał mi w czasie Komunii Świętej tylko niewielki kawałek konsekrowanej hostii, to przyjmuję całego Jezusa. Przywołane cuda eucharystyczne właśnie o tym nam przypominają, że od 2000 lat Chrystus ponawia swoje wcielenie, ponawia swoją obecność właśnie w czasie każdej mszy świętej. Smak, kolor, zapach zostają. Ale nie jest to już chleb, nie jest to już wino z wodą, to ciało i krew Chrystusa. I podam teraz taki termin, którym określa się zamianę chleba w ciało i wina z wodą w krew Chrystusa. Nazywa się to transsubstancjacja. Warto ten termin zapamiętać. Zmienia się postać. Mówimy też inaczej przeistoczenie, czyli materia zostaje, ale zmienia się istota pojmowania tej materii. I Jan Paweł II mówił o Eucharystii, że jest to tajemnica tajemnic. Bardzo ważne słowa, bo nie zgłębimy i nie zrozumiemy, jak to jest możliwe, że Bóg zamknął się w kruchej hostii i że Bóg zamknął się w łyku wina. Moi drodzy, w pierwszych wiekach chrześcijaństwa pogański filozof Celsus pisał, że chrześcijanie oszaleli, bo spotykają się na jakichś ucztach, na których spożywają ciało i piją krew swego Boga. Ale to twierdzenie należałoby odwrócić i powiedzieć zupełnie inaczej, że to nie chrześcijanie, ale to Bóg oszalał z miłości do człowieka i stał się pokarmem. Bóg tak nas pokochał, tak nas wyniósł do takiej godności, że chce, byśmy karmili się ciałem Jego Syna. Uczynił to, moi drodzy, z miłości do każdego z nas. Czy można być bliżej człowieka, jak dać się mu spożyć? Nawet małżonkowie ze sobą nie są tak blisko, jak Jezus chce być osobowo blisko z każdym z nas. Zakochani mówią do siebie czasem tak, że kocham Cię, że chciałbym Cię zjeść. Czy Jezus nie uczynił podobnie, ale On nas nie zjadł, lecz sam stał się pokarmem? To jest chleb, który z nieba stąpił. Nie jest on taki jak ten, który jedli wasi przodkowie, a poumierali, powiedział Pan Jezus. To w Ewangelii świętego Jana. I święty Ambroży doskonale komentuje słowa Chrystusa, nawiązując do starotestamentalnej manny. Niezwykłym wydarzeniem była manna, którą Bóg zsyłał praojcom, ci zaś każdego dnia spożywali pokarm z nieba. To też powiedziano, chleb aniołów pożywał człowiek, jednakże wszyscy, którzy go spożywali, umarli na pustyni. Pokarm zaś, który Ty przyjmujesz, chleb żywy, który z nieba stąpił, posiadasz na życie wieczne. Kto go przyjmuje, nie umrze na wieki, bo jest ciałem Chrystusa. Zastanów się teraz, czy doskonalszy jest chleb aniołów, czy ciało Chrystusa dające życie wieczne. Tamten zachowany do następnego dnia ulegał zepsuciu. Ten wolny jest od wszelkiego zepsucia. Kto przyjmuje go z wiarą i czcią, nigdy nie dozna zniszczenia. I z tym zniszczeniem bądź niezniszczalnością hostii jest związany kolejny cud, który miał miejsce w Sienie. W Sienie miały miejsce dwa cuda. I chcę powiedzieć o tym pierwszym.
ponieważ okazało się, że na kościół napadli barbarzyńcy i chcieli wyjąć konsekrowane hostie i je zniszczyć. Te hostie zostały ukryte przed nimi i po wielu, wielu latach odnaleziono te hostie ukryte z tyłu kościoła w skarbonie. Nikt ich wcześniej nie zauważył. I co się okazało? Te hostie zachowały swoją świeżość. Nie wyschły, nie skruszyły się. Były świeże, takie jak nowo konsekrowane hostie w czasie mszy świętej. I później jeden z biskupów włoskich brał do ust te hostie i sprawdzał. Jedną z nich wziął do ust i sprawdzał, czy rzeczywiście ta hostia jest świeża. I co się okazało, ona po 20, po 50, po 100 latach, po 200 latach, po 300 latach nadal jest i zachowuje swoją świeżość. I tutaj, moi drodzy, pokazuje się nam, kto jest obecny w tej Najświętszej Hostii. Że nie jest to zwykły chleb, który staje się czerstwy na drugi dzień, który traci swój smak. Wracając do świętego Ambrożego, mówił on dalej, że dla Izraelitów woda wypłynęła ze skały, dla ciebie krew z boku Chrystusa. Tamtym na krótki czas woda ugasiła pragnienie, dla ciebie krew płynie na wieki. Izraelita pił i nadal odczuwa pragnienie. Ty zaś, gdy będziesz pił, nie będziesz nigdy pragnął. Tamto było cieniem, to rzeczywistością. Tyle z Ambrożego. Moi drodzy, ten chleb eucharystyczny jest nową manną. My jesteśmy nowym ludem, Kościołem. Jezus był nowym Mojżeszem, nowym palem, na którym wywyższono Syna Człowieczego, jest krzyż, nowa Pascha, nowa manna, Eucharystia, nowa woda to chrzest. Mówi się, że gdyby aniołowie mogli nam zazdrościć, to zazdrościliby nam dwóch rzeczy: cierpienia i Komunii Świętej. Myślę, że to bardzo ważne słowa dla tych, którzy w swoich sercach, w swoich duszach czują pewien ból. Ból spowodowany różnymi przyczynami. I pomyśl sobie teraz, bracie i siostro, że tego cierpienia zazdroszczą ci aniołowie, bo wiedzą, że to twoje cierpienie jest włączone w odkupieńczą śmierć Chrystusa. Zatem warto popatrzeć na te swoje wszelkie smutki, wszelkie żale w taki sposób, że one nie idą na marne, że one są potrzebne i ważne dla Pana Boga. I chciałbym jeszcze zacząć jedną rzecz w dzisiejszej katechezie i powiedzieć wam na temat tego, jakie są skutki przyjmowanej Komunii Świętej. Bo Jezus nam powiedział, że ja jestem i dodał jeszcze dalej życiem. I w Komunii Świętej przyjmujemy więc, moi drodzy, życie. Odnawia się nasz wewnętrzny świat ducha, nasze sanktuarium. Nasz świat duchowy zaczyna żyć. Bo jeśli nie będziecie jedli ciała Syna Człowieczego, ani pili krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Tak mówi Pan Jezus. Usychamy bez przyjmowanej Komunii Świętej. Będziemy bez życia, a więc staniemy się uczestnikami duchowej śmierci. Będziemy oddychać, będziemy jeść, będziemy przemieszczać się w różne miejsca, ale tak na dobrą sprawę w oczach Pana Boga będziemy już martwi. Dlatego tak ważne i istotne jest przyjmowanie Komunii Świętej.
wypowiedzi złych duchów dają nam bardzo jasne światło, bo mówią, że gdybyśmy mogli wypić choć jedną tysięczną kropli krwi Jezusa, od razu znaleźlibyśmy się w niebie. Święty Jan Wianney mówił, że nie ma nic tak wielkiego jak Eucharystia. Połóżcie wszelkie dobre czyny świata naprzeciw dobrze przyjętej komunii świętej, będą one jak ziarnko piasku wobec góry. Zatem zobaczcie, moi drodzy, jak ważny i bardzo istotny jest ten moment, jest ta chwila, kiedy przyjmuję ciało Pana Jezusa i idę z Nim w sobie do ławki usiąść i chwilę z Nim pobyć. Jest to daleko więcej ważne i wartościowe niż wszelkie nasze dobre uczynki. Błogosławiony Honorat Koźmiński był wielkim czcicielem Eucharystii i pisał tak: chcesz wiedzieć, jaki jest skutek tego zjednoczenia? Jest nim powolne przemienianie się w Jezusa Chrystusa. Bo jeżeli kropla wody drąży kamień, czegóż nie uczyni Pan Jezus w Komunii Świętej? Bracie i siostro, przyjmując Komunię Świętą, stajemy się niejako alter Christus, drugim Chrystusem. W innym miejscu błogosławiony Honorat Koźmiński pisał tak: Komunia Święta napełnia wszelką świętością. To najkrótszy sposób do świętości. Komunia Święta Cię oczyści, Komunia Święta Cię umocni, Komunia Święta Cię od upadku zachowa. Komunia Święta rozbudzi w sercu wszelkie najświętsze uczucia. Święty Ojciec Pio przyjmowanie Komunii Świętej porównał do dwóch świec, które się ze sobą stapiają. I ci, co mieli okazję być blisko świętego Jana Pawła II, mówili, że emanowała od niego niezwykła miłość. I bez wątpienia ta miłość pochodziła przede wszystkim od Boga przyjmowanego w Komunii Świętej. Kiedyś mała dziewczynka z płaczem rzuciła się w ramiona papieża, w ogóle wcześniej go nie znając. Taka jest siła miłości, taka jest siła światłości, taka jest siła dobroci. A dziś? Dziś próbuje się odrzeć tego człowieka ze świętości. W nas, ludziach, którzy pamiętamy jeszcze świętego Jana Pawła II, nie da się zniszczyć tego obrazu. Ale w młodym pokoleniu, jeśli my nie zareagujemy, to ten świat zniszczy świętego papieża, zniszczy poczucie wartości i zniszczy poczucie patriotyzmu. Komunia Święta, bracie i siostro, jest tak potężna, że pozwoliła świętej Marcie Robin 50 lat żyć przyjmując jako pokarm jedynie Komunię Świętą. Dlatego jeśli nie czynimy tego, to w duszach naszych zalega się ciemność i jak powiedział Jezus, jakże wielka to ciemność. To wielka ciemność to zarazem wielka pustka miłości, pustka Boga. To niezwykła tajemnica. Nasze ciało stapia się z ciałem Chrystusa, a w naszej krwi zaczyna płynąć krew Jego. Bracie i siostro, możemy powiedzieć, że Jezus staje się naszym krewnym. Jesteśmy jednym ciałem w Chrystusie, chociaż tak wielu nas jest. I moi drodzy, wyrazem naszej wiary są również pewne zewnętrzne formy kultu. I kiedyś pewien protestant zapytał się księdza,
Czy wy, katolicy, faktycznie wierzycie, że w tym białym kawałku chleba jest Bóg? Oczywiście, że tak, padła odpowiedź. Nie, odpowiedział protestant, wy nie wierzycie, bo gdybyście wierzyli, to byście całą nawą główną szli na kolanach do ołtarza, by przyjąć komunię świętą. Bardzo dające dużo do myślenia słowa, z jakim nastawieniem idę przyjąć Jezusa, w jakiej postawie serca idę Go przyjąć. Czy jako pokorny Jego czciciel, czy może jako buntownik, jako ten, który chce Go w jakiś sposób upokorzyć. Według statystyk 90% Europejczyków nie wierzy, że w białym chlebie jest Pan Jezus. Nie wierzą nawet cudom eucharystycznym. Tymczasem w wielu miejscach, również i u nas, kiedy Jezus wychodzi do nas w komunii, to musi na nas czekać. Kolejka do komunii ustawia się nieśmiało, jakby od niechcenia. A Jezus stoi tu przed ołtarzem, czy w innych miejscach, w innych świątyniach i czeka. Pytanie, kto powinien czekać, Jezus czy ja? Komu powinno bardziej zależeć na tym zjednoczeniu? Pewnie warto byłoby się ustawić wcześniej w kolejce, w procesji do Komunii Świętej. Przecież zawsze komunia jest w tym samym miejscu w czasie mszy. Popatrzeć wystarczy też, co dzieje się podczas adoracji. Kiedy ktoś wchodzi do kościoła przy wystawionym Najświętszym Sakramencie, to nie pada na kolana, ale przechodzi często obojętnie, nie zwracając uwagi, co dzieje się na ołtarzu. To jest żywy i prawdziwy Bóg. Zadajmy sobie pytanie, gdyby tu, w naszym kościele, stanął wyznawca innej religii, który nigdy nie słyszałby o chrześcijaństwie, czy on, patrząc na nas, uwierzyłby, że w tym białym kawałku chleba jest Bóg? Czy przekonalibyśmy go naszą postawą? Ale czy my faktycznie mamy świadomość obecności Boga? Zauważa się drastyczny wzrost profanacji Najświętszego Sakramentu. Prowadzi to do zaniku świadomości grzechu i również do kryzysu sakramentu pokuty, do spowiedzi. Na Zachodzie często dzieci idą do pierwszej Komunii Świętej bez spowiedzi. I mam na to świadectwo sprzed kilku tygodni. To straszne, że tak wypłycamy obecność Jezusa w Najświętszym Sakramencie. I to na tyle w tej dzisiejszej pierwszej katechezie. Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie jej, za poświęcony czas. Niech Pan Jezus nastraja nasze serca do tego, abyśmy jeszcze głębiej rozumieli, czym jest zjednoczenie z Nim w komunii. Czym jest przyjmowanie Jego ciała. Do zobaczenia na następnej, jutrzejszej katechezie. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Szczęść Boże.
Twym, bym strzeżony dzisiaj był przed falami zła, przed marnością tego świata. O, broń mnie, Maryjo, przed falami zła, przed marnością tego świata. O, broń mnie, Maryjo.